Rozmowa dnia. A pierwszym gościem sygnałów dnia jest dzisiaj pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, gdy pan słyszy, że Platforma Obywatelska zapowiada umiędzynarodowienie sprawy aresztu dla Stanisława Gawłowskiego, to co pan myśli? Jak pan komentuje takie zapowiedzi? Jeżeli koledzy z Platformy Obywatelskiej, koledzy z pracy mają wiedzę, że ta sprawa dotyczy również, jest tak rozwojowa, że może dotyczyć również osób z zagranicy, no to, oj, to chyba być nie może o to warto się tym, oj, bardziej chyba nie, zainteresować. Chyba nie o to chodzi, ale tak rozumiem, że poważnie, to taka to, ironia poranna. Tak zupełnie na poważnie, no to myślę, że są takie momenty, kiedy to przegięcie już z takim zaangażowaniem zagranicy widać bardzo i myślę, że to również dostrzegą politycy zagraniczni, że są pewne momenty, których Platforma traci wiarygodność, bo jeżeli przeczytamy to ujawnione, przynajmniej część ujawnionego uzasadnienia sądu wobec aresztowania, no to on jest rzeczywiście miażdżący. Oczywiście również warto pamiętać, że poseł Gawłowski, jak każdemu obywatelowi, przysługuje prawo do tego, by póki nie jest skazany, być niewinnym. Niemniej jednak no, nie wygląda to, by ten aresztowanie, czy samo to działanie było bezzasadne, czy tylko i wyłącznie polityczne. Można źle oceniać i tutaj ja też nie najlepiej oceniam sam styl, w którym to zostało przeprowadzone, ale co do zasadności, myślę, że nikt nie powinien mieć wątpliwości, przynajmniej po tym uzasadnieniu, które sąd przedstawił. Mhm. A co pan ma na myśli, mówiąc, że no, nie do końca dobrze ocenia pan styl, w którym to zostało przeprowadzone? To są drobne rzeczy. Znaczy, ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało to, co się stało, to, co działo się wcześniej, samym posłem i zrobiło taki rodzaj scenki, no bo ja nie widzę powodu, żeby o koniecznie czterech funkcjonariuszy z prokuratury, w którą sam się zgłosił, go wyprowadzało w kominiarkach, ale to są szczegóły względem tego, względem całej sprawy, względem tego, o co jest posądzany sam poseł. No jest też jednak cały czas w pamięci to, co stało się w Senacie i z senatorem Kogutem, czyli to tak naprawdę uniknięcie możliwości aresztowania przez senatora, między innymi za sprawą również senatorów Prawa i Sprawiedliwości. I senatorów Platformy Obywatelskiej. Tak, ale to nie ma większego znaczenia, o tyle, że liczę, że w końcu Prawa i Sprawiedliwość spełni swoje obietnice i poza taką oburzeniem, które jest często podawane jako argument, a moim zdaniem niewielkim argumentem jest sytuacji, kiedy fakty są takie, że unika odpowiedzialności, no i przeprowadzi tego głosowanie jeszcze raz, jeżeli Senat przeprowadzi, to jeszcze... No jest taka zapowiedź pana ministra. Ale trzeba cały czas o tym mówić, że mocno motywować Prawo i Sprawiedliwość, że prokuratura najpewniej, tak wynika z jego informacji, raz jeszcze zgłosi się do Senatu i zażąda zgody na wniesienie do sądu prośby o zgodę na areszt tymczasowy wobec pana senatora Koguta. I już teraz, bo to warto też przypomnieć, procedura głosowania będzie inna, bo wtedy to było głosowanie tajne, teraz będzie głosowanie jawne, więc każdy będzie mógł zobaczyć, jak głosował jego senator i go tak, z tego rozliczyć. Dokładnie, bo to chodzi, żebyśmy mogli rozliczać naszych posłów, senatorów z tego, jak głosują, więc co do zasady uważam, że głosowanie powinno być jawne, bo my jako politycy zasiadający w parlamencie czy jednej, czy drugiej izbie, no odpowiadamy za to, czego chcą od nas wyborcy i odpowiadamy za to i powinniśmy odpowiedzieć za tym ewentualnym brakiem reelekcji czy pewnym takim protestem. Panie pośle, kończąc już sprawę posła Stanisława Gawłowskiego, czy to nie jest tak, że szafowanie tym argumentem, mówienie o umiędzynarodowieniu tej sprawy, dlatego że przykład pana Gawłowskiego to jest przykład no, władzy autorytarnej, która łamie standardy, łamie wolność w Polsce, uderza w opozycję i że to aresztowanie tak naprawdę jest właśnie działaniem mającym na celu zniszczyć główną partię opozycyjną, czy mówienie o sądach pisowskich, o pisowskiej prokuraturze. Ja rozumiem, że to jest taka strategia Platformy Obywatelskiej, ale czy to nie jest tak, że ta strategia
no będzie miała katastrofalne, albo przynajmniej może mieć katastrofalne skutki dla no, samej wiarygodności państwa polskiego, jeżeli są wypowiadane już takie ostateczne argumenty, no w sprawie, która no rzeczywiście, tak jak pan powiedział, jak się przeczyta uzasadnienie sądu rejonowego ze Szczecina, no to trudno mieć wątpliwości, że podjął taką decyzję, a nie inną. Znaczy myślę, że te argumenty, które padają ze strony Platformy Obywatelskiej raczej sprawiają, że sama Platforma przestaje być wiarygodna dla ewentualnych tutaj współpracowników, to może za złe słowo, ale tych, z którymi chcą namawiać w Unii Europejskiej czy w innych krajach do współpracy. Tutaj bardziej ja bym to postrzegał jako forma, właśnie tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, taktyki i takiej formy obrony i budowania pewnej narracji tutaj dla Polski. Znaczy my ja pytam o to pana, dlatego że pan jest też przedstawicielem partii opozycyjnej. To jest też tak, że jak... To jest w ogóle ciekawe, ciekawa myśl mi przychodzi do głowy, bo jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu słyszeliśmy od Platformy Obywatelskiej, czy trzeba bronić niezależności sądów. Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło jakieś zmiany. To ja mam wrażenie, że to było mniej więcej 3 tygodnie temu. Tak, no, przed świętami tak świeżutka rzeczywiście sprawa. Było. W każdym razie no, po Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło jakieś zmiany, ale te zmiany, proszę mi wierzyć, są no, kosmetyczne względem na przykład tych sędziów rejonowych. No, tutaj zmian w sądach rejonowych nie było. I teraz nagle okazuje się, że te sądy są pisowskie, te sądy są niesprawiedliwe. I to w drugą stronę też działa. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość co chwila mówiła, że sądy są niewłaściwe, nieprawdziwe i tak naprawdę orzekają do bani, mówiąc kolokwialnie. A teraz okazuje się, że są najlepszym wyznacznikiem. I to powiem, takie przerysowanie polityczne i takie uogólnianie, zbłędne uogólnianie prowadzi nas w ślepe zaułki. I myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że mówienie, że sądy z zasady są od początku do końca złe albo od początku do końca dobre jest po prostu nieuczciwe. Nieuczciwe wobec prawdy. I warto w tym momencie zastanowić się, co zrobić, żeby mieć pewność, że jeżeli pojawia się zły sędzia, żeby można było go obywatelsko poprzez obywateli zmienić, usunąć. I tutaj wróciłbym do rozmowy o sędziach pokoju, wróciłbym do takiej pełnej niezależności, którą proponuje Kukiz 15 i cały ten projekt związany z niezależnością sądów, bo to jest kluczowe, tak żeby nie można było stosować argumentu pisowska, platformerski sąd już nigdy więcej, tylko żeby każdy obywatel miał pewność, że jeżeli sąd wskazuje, że trzeba aresztować posła, nawet opozycji, no to jest to wiarygodne. Znaczy, bo na razie mamy duży problem z wiarygodnością sądów jako takich, bo najpierw było podważane przez Prawo i Sprawiedliwość, nie bez podstaw. Teraz jest podważane przez Platformę Obywatelską. I to jest ten moment, kiedy musimy odbudować wiarygodność sądów, a tylko to zrobimy, jeżeli uzależnimy sądy od obywateli, tak jak proponuje Kukiz 15. Zmieniamy temat. Proszę powiedzieć, które z zapowiedzi premiera Morawieckiego czy wicepremier Beaty Szydło, które były zgłoszone na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, klub Kukiz 15 no, rozważa możliwość poparcia tych zapowiedzi. Czy to będzie wyprawka, czyli te 300 zł wypłacane przed pójściem dzieci do szkoły, czy obniżka ZUS-u, czy obniżka CIT-u, czy fundusz drogowy, czy program Mama Plus? No to są dobre socjalne projekty. Wprawdzie obniżka ZUS-u czy CIT-u będzie dotyczyć bardzo wąskiej grupy i to trzeba powiedzieć od razu i uczciwie i myślę, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie będzie tego kwestionować. To będzie dotyczyć maksymalnie kilku tysięcy przedsiębiorstw, może kilkunastu. Natomiast tutaj pojawia się jeszcze jedna rzecz, którą dodał do tej piątki. To jest taki minus, dość poważny minus. To znaczy za wypowiedź ministra zaraz po weekendzie, kiedy była ogłoszona ta piątka Morawieckiego, że będzie zmniejszona liczba tych produktów, które mają obniżoną stawkę VAT. Czyli de facto nastąpi podwyżka VAT. Mamy tutaj sytuację, w której zapowiedź jest rozdawania, dzielenia, redystrybucji, ale skąd te środki na redystrybucję? Właśnie od nas, obywateli, od tych, którym za chwilę to z powrotem trafi. Ja bym zdecydowanie wolał. No i przede wszystkim zdaje się, bo taka jest, o tym mówi premier i o tym mówi Prawa i Sprawiedliwość, od tych, którzy przez całe lata zarabiali z tego, żeby omijać budżet państwa i wyprowadzać z niego pieniądze, chociażby poprzez wyłudzanie podatku VAT. Tak, no na to rozumiem, że z tych pieniędzy
pieniędzy pokrywane jest w większości 500+, ale ja bym wrócił do jednej zapowiedzi, która jest moim zdaniem bardzo ważna, zwłaszcza przy takiej polityce socjalnej, polityce związanej z redystrybucją środków. To znaczy redystrybucja środków powinna się zaczynać od tego, od sprawdzenia, jak wygląda to, ten wkład do wspólnego kotła i mamy problem z dużymi korporacjami, które w żaden sposób nie są dotykane jakimiś podatkami, bo zgodnie z prawem potrafią wyprowadzić te podatki poza granice Polski. Mówię to o hipermarketach, o tych wszystkich, którzy posługują się na przykład opłatą za marki, za samą nazwę. I to powoduje, że tak naprawdę utrzymanie całego państwa spoczywa na średnich i małych przedsiębiorców, a ci duzi, których stać na omijanie podatków, zgodnie z prawem, tu nie mówię o łamaniu, tego nie robią i liczyłem na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tym się sprawą zajmie. Niestety nie widać tego, wręcz przeciwnie, widzimy, że duże korporacje są wspierane nawet finansowo, jak Mercedes przez ministra Morawieckiego. Jest ściągane, są duże marki tylko po to, żeby u nas tworzył miejsca, ale jestem pewien, że za te pieniądze... Ale nie tylko po to, dlatego że oprócz tworzenia miejsc pracy tworzą też pewną bazę technologiczną dają szansę na rozwój polskiej nauki. Jeżeli mówimy o ściąganiu nawet produkcji silników diesla, to sprowadzanie silników diesla nie jest nową wartością technologiczną, tym bardziej, że wszędzie na świecie raczej się przechodzi na hybrydy, które diesla nie mogą obejmować, więc nie mówmy, że to jest ściąganie, to jest nieprawda, że nawet jeżeli zakładając, że to nie jest tylko montownia, a moim zdaniem jest tylko montownia, to produkcja fabryków diesla nie jest rozwojem technologicznym. Koniec, kropka. To nie ma nad czym się zastanawiać, bo tak po prostu jest. Więc nie dajmy się złudzić takim informacją, bo to jest nieprawda. I stawiamy kropkę tutaj, w tym momencie. Tak, bardzo dziękuję. Pan poseł Piotr Apel z klubu Kukiz 15 był Państwa i gościem Sygnałów Dnia. Była to rozmowa dnia.